Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale 365 Dni o Piłce. Czas porozmawiać o Koronie Kielce, a o ekipie z Kielc porozmawiam z Michałem Gajosem, głos i redaktor Radia M Kielce. Cześć Michał. Cześć, witam serdecznie Ciebie i wszystkich. Dzisiaj pochylimy się właśnie nad Koroną Kielce, koroną, która znajduje się w tej strefie spadkowej, także podejrzewam, że nastroje najlepsze nie są. Natomiast na sam początek chciałem Ciebie zapytać, jaka to była runda w wykonaniu podopiecznych trenera Kuzery? No co, przede wszystkim to, co wysuwa się głównie na myśl, to rozczarowanie i takie poczucie, że to miejsce w strefie spadkowej nie należy się drużynie prowadzonej właśnie przez Kamila Kuzerę. No na myśl przychodzą też spotkania, które kończyły się, które były meczami na styku, a często kończyły się nie po myśli drużyny Kamila Kuzery właśnie. No trzeba przypomnieć choćby mecz z ŁKS-em, gdzie bramka w ostatnich tak naprawdę akcjach meczu, podobnie sprawia miała się też z Górnikiem Zabrze już na Suzuki Arenie w Kielcach. To był początek sezonu, później drużyna rozpędzała się, także wyniki odzwierciedlały już naprawdę całkiem dobrą, ładną dla oka grę. Koronę naprawdę dobrze się oglądało, no ale fakty są takie, że jednak ta zima była spędzona jednak pod kreską. No i teraz myślę, zadanie na wiosnę to jak najszybciej z tej czerwonej strefy się wydostać i zapomnieć o niej, no i zapewnić sobie w miarę spokojne utrzymanie. Pamiętamy przed rokiem ten sezon, kiedy Korona była Beniaminkiem, to wówczas jakby zupełnie też inaczej drużyna wyglądała na jesień, inaczej na wiosnę, to też jakby było podyktowane zmianą trenera. Natomiast chciałem Ciebie zapytać, czy jakby wierzysz i czy Twoim zdaniem realna jest tak dobra wiosna, jak była przed rokiem? Tak, wierzę w podobny scenariusz. Wydaje mi się, że to będzie o tyle też inna wiosna, z uwagi też na to, że ta strata punktowa do drużyn bezpiecznych nie jest tak duża jak przed rokiem. Oczekiwania wobec tej ekipy też są znacznie większe niż rok temu. Rok temu to było naprawdę, to była wielka niewiadoma. Były poczynione transfery, był nowy trener z koroniarską krwią, ale przypomnę tylko, że w ostatnim sparingu w Turcji Korona przegrała 0-5 z Banikiem Ostrawa i naprawdę wielu kibicom, myślę, że znacznej większości, wydawało się już wtedy, że no to jest obraz Korony z tamtego sezonu i że Korona właśnie na wiosnę też będzie wyglądała tak jak za Leszka Ujrzyńskiego, a było zupełnie inaczej. Na, jeśli chodzi o tą wiosnę, o tę wiosnę, uważam, że Koronę stać na to, aby dużo szybciej i dużo spokojniej zapewnić sobie utrzymanie niż w ostatnim meczu sezonu, jak to miało miejsce właśnie w poprzedniej kampanii, kiedy 3-0 z Widzewem zapewniło ligowy byt. Jakbyśmy jeszcze zostali, Michał, przy tej jesieni, bo tak sobie popatrzyłem na, no powiedzmy, taką drugą część tej rundy jesiennej. Ostatnie 13 meczów wziąłem sobie jakby punkt odniesienia, ten pierwszy mecz w Pucharze Polski, który oczywiście był zwycięski, no i też trzeba podkreślić, że Korona cały czas jest w grze, jeżeli chodzi o Krajowy Puchar. No to optymiści powiedzą 5 zwycięstw, 2 mecze w Ekstraklasie, 3 w Pucharze Polski, natomiast z drugiej strony tylko 2 porażki. No sporo tych remisów, ty trochę dotknąłeś tego tematu, mówiąc, że Koronie być może zabrakło szczęścia, czasami konsekwencji. Jaka w ogóle jest Twoja diagnoza, że tak sporo tych meczów jednak było na styku i w większości przypadków no Korona na samym końcu nie miała kompletu? Przede wszystkim chyba największą bolączką Korony była skuteczność. I to wiele razy podkreślał Kamil Kuzera, podkreślali też zawodnicy, że brakowało tej kropki na D. Mecz, toczenie akcji do tej trzeciej tercji boiska naprawdę wyglądały bardzo dobrze. Na Koronę dobrze patrzyło się właśnie, jeśli chodzi o konstruowanie akcji, ale w tych punktach boiska najmniej, powiedziałbym, newralgicznych. Bo jeśli już chodziło o tę trzecią strefę, o pole karne w okolice szesnastki, tam brakowało konkretów, brakowało zdecydowania i tak naprawdę to był taki główny powód, moim zdaniem, dlaczego Kielczanie ostatecznie wiele meczów, które powinni przechylić na swoją stronę, remisowali, a mecze na styku kończyły się niestety porażkami. I teraz chciałem Cię jeszcze zapytać o jedną rzecz dotyczącą rundy
jesienny. Chodzi mi konkretnie o ten Puchar Polski. Jakie w ogóle są nastroje w Kielcach, jeżeli chodzi właśnie o ten krajowy puchar? Bo wiadomo, że walka widzę, no to jest jakby cel absolutnie nadrzędny. Widzieliśmy tabelę, wiemy w jakiej sytuacji jest drużyna trenera Kuzer. Natomiast czy ten puchar działa jeszcze tak dodatkowo elektryzująco na lokalną społeczność? Jakie to w ogóle są emocje? Po pierwsze, wyeliminować Legię, a po drugie, no być w gronie najlepszej ósemki, jeżeli chodzi o Puchar Polski. No tak, wydaje mi się, że odżywają wspomnienia co do sezonu 17-18, kiedy Korona doszła do półfinału, wtedy ten bardzo pechowy i niechętnie wspominany przez nas wszystkich dwumecz z Arką Gdynia, wtedy do tego Stadionu Narodowego było bardzo blisko i myślę, że w tym sezonie, chociaż przed nami tak naprawdę jeszcze dwa bardzo trudne, wymagające kroki, to po cichu myślę, że wielu kibiców, myślę, że też sam zespół liczy na to, że to będzie ten rok, w którym wreszcie uda się zawitać na Stadion Narodowy. No też przypomnę, że to byłoby świetne zwieńczenie 50-lecia klubu, bo chociaż jesteśmy już w 2024 roku i tak kalendarzowo Korona ma 51 lat, no to jednak nadal jest, żyjemy w tym roku 50-lecia klubu, 5 dekad, tak naprawdę dekad bez większych sukcesów, pomijając awanse do ekstraklasy, pomijając też ten jedyny jak na razie finał Pucharu Polski, więc no, to byłoby poniekąd takie filmowe może zwieńczenie tego jubileuszu. Ale sezony poprzednie, historia Jacka Kiełba pokazuje, że w Kielcach takie scenariusze lubią być pisane. Mhm. No trzymamy kciuki, zobaczymy, być może faktycznie Korona napisze fajną kartę w pucharze, natomiast no mówmy się, przede wszystkim chodzi o ligę, chodzi o to, żeby uciec spod topora. Jak patrzę na obecną kadrę, myśląc też o tych wzmocnieniach, Dane Trecho, Marcel Pięczek, Fornalczyk z Pogoni Szczecin, ciebie ta drużyna kadrowo przekonuje? To jest twoim zdaniem skład mocny, skład bardzo mocny, skład wystarczający, żeby walczyć z innymi i no, uzyskać ten cel, jakim jest przetrwanie? Powiem szczerze, że naprawdę kadrowo to wygląda bardzo obiecująco. Przede wszystkim patrząc na szerokość składu, myślę, że dużo do myślenia dała końcówka przygotowań, gdzie spodziewaliśmy się w Kielcach, zresztą mówił o tym sam dyrektor sportowy Paweł Golański, mówił też trener Kamil Kuzera, że możemy spodziewać się 4 ruchów transferowych, w tym jednego defensywnego pomocnika. Natomiast ostatecznie wychodzi na to, że zrezygnowano z takowego ruchu. Kamil Kuzera tłumaczył to też po prostu zwiększoną, zaognioną rywalizacją. Też w środku pola, bo naprawdę ma z kogo wybierać Kamil Kuzera. Też bardzo dobrze pokazał się w tym zimowym okresie przygotowawczym Bartosz Kwiecień, myślę, że skreślany przez wielu sympatyków i naprawdę ta konkurencja robi wrażenie. Do tego dochodzą zawodnicy nowi, jak Dany Trecho, tak jak wspomniałeś, Mariusz Fornalczyk i Marcel Pięczek. Każdy z tych zawodników myślę, że będzie miał coś do powiedzenia. Przede wszystkim Marcel Pięczek, zaczynając od niego, to lewy obrońca, który nie dość, że może wzmocnić rywalizację, całkiem już mocną, bo na tej stronie obrony gra też Mariusz Gliczak czy Markus Godinio, ale przede wszystkim może uwolnić właśnie tę ofensywę zdolności usposobienia Kanadyjczyka, który wszystkim nam się tutaj wydaje, że dużo więcej dawałby Koronie w ofensywie. Dochodzi do tego Mariusz Fornalczyk, gdzieś już nie pamiętam, chyba w którymś programie powiedziałem o nim, że Korona to będzie miejsce, od którego się je odbije. Ale nie jak od ściany, ale jak od trampoliny. Wydaje mi się, że to jest na tyle uzdolniony zawodnik, który spokojnie w Koronie może zrobić wielki krok do przodu i przede wszystkim dać Koronie jakość. To też zawodnik, którego myślę brakowało Koronie pod nieobecność Jakuba Łukowskiego. Przebojowość, takie ukierunkowanie na atak i wpisanie się w to, co mówił też Kamil Kuzera przed wiosną, tą piłkarską wiosną, że chce zmienić nieco nastawienie pomocników, zwiększyć liczby przede wszystkim tych skrzydłowych dla zespołu, a co do danego Trecho,
Wydawałoby się, że może egzotyczny transfer, aczkolwiek jego liczby na zapleczu MLS-u robiły wrażenie, no i nawet już w sparingu wpisał się na listę strzelców, więc to też bardzo uniwersalny zawodnik, który da sporo opcji Kamilowi Guzerze. No od ciebie tylko dodam, jeżeli chodzi o te transfery, też chętnie się podzielę swoim spojrzeniem, że jeżeli chodzi o Trecho, no to myślę, że też sporo kibiców miało może nie wątpliwości, ale jakieś takie znaki zapytania w sprawie przyjścia Zatora, który trafił do Kielc przed rokiem. No i wydaje się, że to był kierunek dobry i też no gdzieś być może na tej kanwie Trecho został ściągnięty. Natomiast jeżeli chodzi o Fornalczyka, to mi się ten ruch bardzo podoba. Jest to piłkarz, który myślę, że w Kielcach dostanie bardzo dużo szans, zaufania, ale też takiej swobody. To jest piłkarz, który zrobi coś nieszablonowego i swoją drogą też dziwię się Pogoni, że go tak łatwo wypuściła. Natomiast no, nie jesteśmy w środku, nie znamy kulis. Popatrzyliśmy sobie wcześniej na tabelę, na te drużyny, które są przed koroną. To jest Warta, punkt więcej, Puszcza, dwa oczka więcej, dalej jest Krakowia, Widzew. Twoim zdaniem, z jakimi rywalami najbardziej będzie walczyła korona o przetrwanie? Jak diagnozujesz gdzieś te najbliższe miesiące? Jak to może wyglądać, jeżeli chodzi o to rotację? No bo też ta tabela jest dosyć płaska, wiele się może dziać. Jak twoim zdaniem będzie wyglądała ta rywalizacja w nizinach tabeli? No jestem bardzo ciekawy tego, jak dalej będzie radziła sobie Puszcza Niepołomice. To mimo wszystko jest drużyna Beniaminka, to Beniaminek z, powiem tak, z nie najlepszymi, może nie budzącymi jakiegoś wielkiego respektu zasobami ludzkimi, aczkolwiek z trenerem, który wydaje się, że dobrze rozumie polską piłkę i rozumie to, jak przetrwać na tutaj w elicie piłkarskiej. Co do pozostałych drużyn, Warta Poznań, być może to będzie ten zespół, który mimo wszystko ostatecznie zawita w strefie spadkowej. Ciekawi mnie też sytuacja Widzewa Łódź, aczkolwiek tam z tą mimo wszystko nadal nową miotłą, wydaje mi się, i z całkiem fajnym pomysłem na futbol, Widzew może się obronić, natomiast też ciekawi mnie sytuacja na przykład Ruchu Chorzów, który jest mniej więcej w podobnej sytuacji jak przed rokiem korona, też wykonał sporo ruchów transferowych i naprawdę jestem ciekawy, jak rozpoczną tę rundę wiosenną i czy też uciekną spod stryczka jak przed rokiem korona, chociaż oczywiście z naszego punktu widzenia tutaj Kieleckiego mamy nadzieję, że jak najmniej będzie już rotacji w tej ostatniej dwójce i ewentualnie Korona też bardzo szybko pożegna się z jakimikolwiek myślami o tym, że może włączyć się do tej walki, jak to mówił kiedyś Franciszek Smuda o spadek. Michał, zazwyczaj kończę dyskusję o danym klubie taką słynną grą. Pewnie znasz doskonale Pomidora. Ja mam do ciebie jedno proste pytanie. Tak albo nie, może być odpowiedź. Korona utrzyma się w Ekstraklasie? Zdecydowanie tak. Super, i tym miłym akcentem możemy zakończyć. Michał Gajos, Radio M Kielce, był moim gościem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dziękujemy też, moi drodzy, za uwagę. Powoli dobiegamy do końca, jeżeli chodzi o omówienie klubów Ekstraklasa, także pierwszej ligi. Sprawdzajcie kanał. Na dniach pojawią się materiały kolejne. Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia.